Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, to jest oczywiście CSSS, czyli Centrum Szkolenia Sił Specjalnych, jeden z serwerów, polski serwer Battlefielda 4. Oblężenie Szanghaju, duży podbój. I teraz tak, dostosujemy sobie troszeczkę tutaj nasz... Oj, chyba się coś zawaliło. Właśnie słyszę, coś się zawaliło chyba. Dobra, zobaczmy. Pla morski, mógłby być. Zwiadowcą zagramy, spróbujemy, przynajmniej spróbujemy. Odrodzenie, tu już nie mamy budynku. Zobaczmy, tutaj jest... O, tak! Zobaczmy. Tam jest snajper, był przynajmniej. Nie wiem gdzie. Spokojnie, ogarniemy zaraz tą sytuację. Rozejrzyjcie się, macie tam zaopatrzenie. Dawno nie grałem już Battlefielda, znowu. Jak tydzień temu, no to jest naprawdę dawno temu. Właśnie zneutralizowaliśmy cel czarny. Dobra, udało się. Fuks. Poszczęściło mi się, nic więcej. A coś widzę przecina, nie wiem czemu. Zobaczmy. Nie no, ping 12, no to hello. Może dlatego. Słuchajcie, dobra, tutaj nie ma co tak... Nie ma co kampić za długo. Ja wolę tak bardziej do akcji wejść. D jest nasze, zobaczmy, w takim razie B, tak? B jest dość daleko. Tam ktoś strzela do naszego. O, fuck, fuck, fuck. Ciekawe skąd. Nie widzę. Gdzieś tam ktoś chodzi. Uwaga, straciliśmy cel alfa. W okolicach 140 metrów. Nie za daleko, nie za blisko. W sam raz, gdyby nie tam mgła. Łódź wroga, widzę łódź na południe od was. Właściwie nie tyle mgła, to jest... To jest kurz po... Po co tym budyneczku. A, tutaj widzę, co się dzieje. Słuchajcie, czekajcie. O! Bankowo zaraz coś się pojawi. Cel echo utracony. Już nam echo. Aha, echo, e. Dobra, tu jest gdzieś. Może uda mi się wypatrzeć wroga. Czekajcie, D nam przejmują, tylko nie wiem, gdzie ktoś stoi. Gdzie są wrogie jednostki? Nie widzę. Gdzieś w środku łażą. Holender jasna. O, fuck! Uwaga, macie zrzut zaopatrzenia. Skąd? Delta został utracony. Skąd? Lepiej tu do nas wracaj! Ja pierdzielę. Nieprzyjacielski helikopter na zachód od was. Z bardzo daleka chyba. Dobra, wyskakujemy stąd, nie ma co. Spaduwa. Nie, nie widzę tam nikogo. Dobra, nie ma sensu tutaj tak tkwić. Nie wiadomo jak długo. Ktoś tu dobiegł? Czyżby? Spokojnie. Ha, ha, ha! Schował się. Uwaga, cel Charlie został utracony. Ta egzekucja. Prosto w czachę. Dobra, to idziemy na górę w takim razie. O, fuck, Jezus Maria, nie strasz mnie. Uwaga. Skoro tu jest to, to znaczy, że gdzieś tu jest wróg. To jest nasz. Spokojnie. Cel echo został właśnie zneutralizowany. Czekajcie, tu jest czysto? Bo tak. O! Jak ja lubię Battlefielda. Świetna zabawa. Chyba jeździ coś, ale nie wiem, czy to jest nasze, czy nie.
Tak, trafiłem na drużynę, która już wygrywała. Więc dla mnie duży plus. Aha! Po polsku. A więc wróg. A więc wróg. Tylko pytanie, aha. Nie! Holender, jasno. Viper. No, zdarza się. Ja muszę troszkę więcej pokazać Battlefielda, taka jest prawda. To nie jest gra typu Sims, że można wrócić po jakimś czasie i po prostu grać. To trzeba się przyzwyczaić znowu do sterowania, do... mnóstwo tego jest. Okej, okay, zróbmy taki myk. To jest nasz aktualny cel. Nie wiem, co tu się stało w ogóle teraz. To jest chyba wróg, tak? Aha. Ach, Holender, jasna. Aż poczułem te kule na sobie. Dobra. Dobrze, dobrze mi idzie, co? 2 do 1, czyli właściwie teraz 2-2. Dobra. Super ci idzie, naprawdę. Nie wiem, czy wychylać tutaj, czy... Same heady pistolecikiem. Zaraz będzie, że bociarz. O, fuck. Trzeba uważać. Dobra. To znasz? Teraz pytanie, czy gdzieś tu jest wróg. Dobra, tu jest cisza. Spokój. Zobaczmy tutaj. Patrzcie, mam wszystkie punkty właśnie przejęte. Teoretycznie. A! God damn it. Fuck! Chłopak wyrwał nagle. Stał w miejscu, nagle wyrwał do przodu. No i niestety. Wyszło, nie wyszło, no. Pytanie, będzie chciał B przejąć, czy C? No nic, dobra. Oho! Gdzieś tam u góry siedzi. Jest! Trafienie w głowę. To jest niemożliwe po prostu. Taki fuks teraz mam. Taki fuksik. Niesamowity. Dobra, tutaj D nam przejmują. Spróbujmy. To jest wrogi czołg, czy co? Oh, fuck! Nie! O, shit! Nie, widzieliście tego, nie widzieliście, ja to wytnę, na pewno. Ja to zamarzę ten ekran, nie było tego. Jestem snajperką, lecę gdzieś tam, zapomniałem, że tam nie ma szkła przecież. Oh, god damn it, dobra. No zdarza się, no zdarza nawet najlepszym przecież. Najlepszy to ja nie jestem oczywiście. O czym każdy wie. No ale... Dobra, przynajmniej muszę przeładowywać broni. O. Ale te pierwsze headywa nie weszły, prawda? Mhm. Coś jeszcze? Gdzieś tu jest? Ktoś gdzieś? Tam coś biega chyba. 146 metrów. Dokładnie na zachód od was. O! Tam jest. Niestety. O. Czekajcie, bo nie widzę.
Czy tam koleś siedzi za sterami, czy nie? Chyba... O Jezus Maria! 50. Poszło? Pamiętam, jak się kiedyś denerwowałem przy tego typu grach, jak niestety ginąłem. Ale teraz już... Teraz nie zwracam na to uwagi. Teraz to nie jest najważniejsze. Czy gdzieś ta 50 stoi? Chyba tam gdzieś. Ostrożnie. Aha, chyba jedzie. Wróg. Neutralizowaliśmy cel Echo. Dobra. Ach, nie przeładowuj, właśnie. Amunicja. To były tylko dwa naboje przecież. Przejęliśmy kontrolę nad celem Echo. Słyszycie po polsku? Czyli wróg. Nieprzyjacielski snajper na południe od waszej pozycji. Okej, dajemy. Uwaga, zaraz. Jedzie? Cisza. Gdzieś tu łażą. Tu na razie nie. Nie widzę. Leży, leży. Trzeba patrzeć, czasami nie będą podjeżdżać windą, bo później jest taka niemiła niespodzianka. I wchodzą tak zwane heady, tak? Tak ja to zrobiłem jakiś czas temu. Parę minut temu. Cel prawo został właśnie zneutralizowany. Okej, dobra. Lecimy dalej. Jezus Maria, no. Ten spadochroniarz to... Spadochroniarzem nie zostanę raczej. Okej. Wszystkie punkty nasze. Ja nie wiem, czy drużyna przeciwna coś tutaj działa, czy nie. Ale... Kurczę, chyba mamy troszkę słabszą drużynę. Osoby, które grają po mojej stronie są... Jednak troszeczkę bardziej zaawansowane. Jeśli chodzi o grę, ewentualnie o tą planszę, bo nikt to wie. Powiem szczerze, że w moim przypadku... najlepiej sprawdzam na małych, zamkniętych terenach. Mała, zamknięta przestrzeń. Idealny teren dla mnie. Ale już na przykład taka otwarta, duża przestrzeń, gdzie są pojazdy. No i niestety bardzo szybko wymiękam. Tak jest, było i chyba będzie. Bo brakuje mi czasu, żeby poćwiczyć właśnie kwestię niszczenia wrogich maszyn. Okej. Przejmujemy C. Słyszę, jak ktoś do mnie strzela. Nie wiem jedynie skąd. Nie mam silnego pojęcia skąd. Może sam z góry. Często, gęsto tak bywa. Ale jest pusto. Cel Charlie. Okej. Dobra, tu jest czysto, więc przejdziemy tędy. Wracamy, tak. Tu jest chyba pusto. Tu ktoś strzela jeszcze, zobaczmy. Neutralizowaliśmy cel Delta. O rany. Kontrolujemy cel Delta. Tu jest czysto. Co ja to mam zrobić, no? D znowu jest nasze.
Wszystko jest nasze. Ja nie wiem, czy w ogóle tu jest, są jakieś wrogie jednostki. Patrzcie, 436 do 31. To jest szalona różnica. Dobra, bierzemy pistolet i wkraczamy do środka tutaj. Jestem z tobą. Nie końcowa. Wygraliśmy. Szalona różnica. Nie wiem, czy tutaj kwestia była taka, że ktoś grał na kodach. Nie wiem. Wątpię. Na tym serwerze czegoś takiego, coś takiego nie występuje raczej. Takie coś akurat jest automatycznie tępione. Takie osoby są banowane po prostu, więc. Po prostu. Szczęście. Okej, okay. W takim razie być może jeszcze jedna runda, zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że jeszcze jedna runda, przynajmniej chwilę. Dobra, teraz linia kolejowa i zobaczymy, dostosuj teraz tak. Musimy zmienić kamuflaż na troszeczkę bardziej taki brązowawy, dżunglowy. Holender, jasno, dlaczego? F do F. Uwaga, przepraszam. Albo kurz, albo coś mi bierze. Jäger. To prędzej Jäger. Oral. Co tu się stało? Jakieś uczulenie mam chyba. To co, znowu zwiadowca? Nie, teraz technik. Tylko nie Javelin, tylko weźmy sobie Stingera. Bo tyle co pamiętam tutaj przy tej rundzie jest troszeczkę więcej śmigłowców i takich pojazdów latających. I to jest bardzo sympatyczne, kiedy możemy je zestrzelić. Więc próbujemy. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Tak, tutaj uchwyt ergo, tu jest to. Kolimator, myślę, że ok. Odrodzenie i teraz zobaczcie, ile tutaj lata śmiesznych rzeczy. Zobaczmy, znowu mamy przewagę, znowu już punkty poprzejmowane. Weźmy tutaj. O fuck! O fuck! Ja pierdzielę! O! Jezus Maria, w ostatnim momencie uciekłem przed... Co tu się dzieje? Schowałem się do środka, bo widzę, że tutaj ktoś ostro naparza. Super Sławko jakiś jedzie. Uwaga. Teoretycznie mogę naprawiać. Naprawię cię. Ja ci naprawię, ja ci naprawię. Ktoś tu naparza. Chowamy się, chowamy się, chowamy się, chowamy się. Okej. Okej, dobra, Chińczyków teraz zniszczymy. To mnie nie przejedź, stary, naprawdę, nie przejedź mnie, proszę cię. A! Snajper! Ja słyszałem, że ktoś do mnie strzela, nie wiedziałem z którego, z której strony tak naprawdę. Okej, dobra, jakoś to przeżyję. Dobra, nie przeżyłem teraz, ale i tak się odrodzę, więc to nie ma problemu. Jeszcze raz. Zobaczmy, czy gdzieś tu jest snajper. Przyda mi się snajpera. O, chodź no tu, misiu. A, wypuścił flary. Ale miś tutaj gdzieś go znajdzie zaraz. Za daleko. Niestety. Za daleko. Za daleko. Holendra, widzicie, są śmigłowce, także kwestia tylko poczekać. Straciliśmy kontrolę nad celem prawo. Dawaj, dawaj, o fuck, jest. Super. No to możemy teraz lecieć. Masz, chłopie, strzelca. Nie powiem, że jestem jakoś specjalnie uzdolnionym strzelcem. Tutaj pocisk leciał, nie wiem tylko skąd. Fuck! Dobra, wiem, że skąd. Spokojnie. Cześć, mam kierowaną.
Kierowano TV, jest. Przeładuj. Kierowano TV. Ha, ha, ha. Oh yeah. Czekaj, trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej, 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 wyżej. Czekaj, gdzie on jest? Nie ma już go? Czekaj, w ziemię strzela, to nie. Okej, spokojnie. Aha. Flary, chłopie, flary, flary. W razie czego. O! Mogę naprawić? Jeżeli wylądujesz. Będzie lądowo, dobra. Nic nie muszę mówić. Nic mu nie muszę mówić, naprawdę. Chłopak wie, co ma robić. Nie wiem, co ty widzisz. A! Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Kierowana TV, prosto w śmigłowiec. Jest. Uwaga, uwaga. O fuck. O fuck, dobra, trafił nas. Słuchajcie, musimy teraz dorwać tego Pfol, tak? Jakoś tak się nazywa. O, świetny gracz, świetny gracz. Poczekajmy, zobaczymy, gdzieś tutaj powinien być śmigłowiec. Nie ten. My czekamy tutaj chyba na tego Havoka. Mam nadzieję, że będę jako pasażer, bo mam w końcu rakietę TV. I powiem wam szczerze, znacznie lepiej się kieruje niż w przypadku... Nie miałem już okazji strzelać z TV, nie wiem dlaczego. Ale wyobraźcie sobie, że jest tutaj znacznie łatwiej, znacznie wygodniej. Nie, nie, ja chcę być... Przesiądź się, przesiądź się, przesiądź się, przesiądź się. O, fuck, dobra. Nie chcę kierować, nie lubię kierować śmigłowcem. Ale okej, okay, dobra. Powiem szczerze, łatwiej się kieruje rakietą TV tutaj w czwórce niż w trójce. Odczuwam znaczną różnicę. Znacznie łatwiej, wygodniej. Ale znacznie bardziej precyzyjna. Jest tak jakby mniejsze opóźnienie. Cel prawo jest pod naszą kontrolą. Ktoś tak też jeździ? Na co dzień? Chyba nie. Okej. Punkt D. Czekajcie, to jest... Aha, dobra. Ktoś do nas strzela. Śmigło. Fuck, skąd? Fuck! Ja pierdzielę. Ktoś się znęca nade mną. Śmigło. Fuck. Dobra, wyłączył. Leży. Prawie. Słyszycie? Słyszę jakiś dron chyba. Leciał. Tu jedzie czołg. Ale przejedzie obok. Niestety nie dostanę się na górę, więc jedyna możliwość moja teraz to jest punkt G. Próbujemy. Najwyżej. Najwyżej się nie uda. O! Snajper. Zauważymy akurat... Tunguska, tak? Jechała chyba.
Ale w tym samym momencie, co zobaczyłem tą głuskę, w tym momencie od razu dostałem strzał w twarz. Ach, oh, come on. Zobacz, może będzie hawok. Poczekaj mi chwilę. Bo świetnie mi się grało tutaj z tym kolesiem. On jest teraz tutaj. Dobra. Spróbujmy. O, ty chłopie, nie żyjesz praktycznie. Ty już jesteś trup. Dobra, palimy śmigło. Dawno nie latam. Troszkę się pozmieniało. Gdzieś tu śmigło było, tyle co widziałem, ale nie widzę teraz, gdzie się znajduje. Ja bardzo rzadko latam śmigłowcami, stąd. Co tam? Coś namierzam? Tam coś lata. Dobra, lecimy. Okej, dajemy. Dobra, spadł. Pojazd przeciwnika na wschód od waszych pozycji. Ewakuacja! Ewakuacja! Ja pierdzielę. Tutaj jest czołg. Dobra, wsiadłem do czołgu. Shit, czekajcie, tu jest chyba koleś z wyrzutnią. Zobaczymy. Czy aby na pewno. Dobra, tutaj. Ja pierdzielę. No bez sensu, atakuj pojazdy, a nie piechotę. Kurczę, nie tak. Fantan, tak? Super, okej. Okay. Kupić fantan. Mnie dopadł. Mhm. Niestety jeden śmigłowiec zajęty. Jest otwarty. A, wystrzelił rakietę TV. Wystrzelił rakietę TV, dlatego go. Dlatego miałem wolne miejsce. Na punkt B. Dobra, lecimy tutaj. Coś nam się dzieje przy A. Kurczę, no. Tutaj ostro musiałem walczyć z tym karabinem. A tymczasem pistolecik był lepszy ostatnio. Ostatnio pistolecik był znacznie lepszy. Bardziej precyzyjny. Szybszy w zabijaniu. I co teraz? I co teraz? I co teraz? Naprawa. O! Wróg. Gdzieś tu się czai wróg. Przelecimy się tędy. Wiedziałem, że tam gdzieś taki spadochroniarz był. Dobra. Nam się kończy czas, także muszę powoli kończyć. Chciałem dotrwać do końca, ale niestety nie ma takiej możliwości. Mamy 347 tiketów jeszcze do zdobycia. A to jest bardzo dużo. Przy tej rundzie widzę, że troszeczkę to potrwa. Także ja tutaj jeszcze dokończę rundę. A wam dzięki za uwagę. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.